Jeszcze do niedawna mecze Lechii z Widzewem były wydarzeniem nie tylko dla kibiców obu klubów. Spotkania tych drużyn nazywano klasykami naszej ligi. Dziś tego sformułowania trudno użyć przede wszystkim ze względu na upadek sportowy łódzkiego klubu. Bez względu na rozstrzygnięcia dwóch ostatnich kolejek, łodzianie nie będą w przyszłym sezonie grać w pierwszej lidze. Jak wiemy, Widzew nie otrzymał licencji na występy w Ekstraklasie. Dziś przy Łazienkowskiej drużyna Franciszka Smudy będzie chciała honorowo pożegnać się z Ekstraklasą. Dzień dobry Państwu, witamy, zapraszamy na mecz przedostatniej kolejki. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej na mecz Legii z Widzewem. Zapraszają Państwa Jacek Bednarz i Andrzej Twarowski. To spotkanie z trybun może oglądać 4000 widzów. Za moment powiemy dlaczego, Jacku. Najpierw zacznijmy od składu gości. W bramce Norbert Tyrajski. W obronie od lewej Rafał Pawlak, Radosław Becalik, Marek Walburg, Sławomir Nazaruk. Druga linia, z lewej strony ustawiony Adam Cichoń, w środku linii pomocy Bartosz Ława i Patryk Rachwał. Na prawej flance zagra dziś Andrzej Rybski. W ataku dwóch Brazylijczyków, Juliano i Lelo. Trenerem zespołu gości jest pan Franciszek Smuda. W rezerwie pozostają Pieprzyk, Kula, Seweryn i Walentynowicz. I skład zespołu Dariusza Kubickiego, w bramce Artur Boruc, w obronie Dixon Czoto, Jacek Zieliński i Wojciech Szala. Druga linia, na lewej stronie Tomasz Kiełbowicz. Defensywnymi pomocnikami są Tomasz Jarzębowski i Jacek Magiera. Na prawej stronie Tomasz Sokołowski drugi. Za napastnikami dzisiaj ustawiony Tomasz Sokołowski pierwszy. I w ataku Radosław Wróblewski i Marek Saganowski. Szkoleniowcem zespołu z Warszawy od 13 czerwca 2003 roku Dariusz Kubicki. Dzisiaj Legia ma bardzo mocną ławkę rezerwowych. Bramkarz Krzyształowicz, a także Jóźwiak, Garcia, Surma, Wukowicz i Dudek. Już za moment arbiter tego meczu, pan Tomasz Pacuda, da znak do rozpoczęcia gry. Arbitrowi głównemu na liniach pomagać będą panowie Mirosław Kamiński i Patryk Podwysocki. Pierwszy gwizdek sędziego, zaczynamy mecz przy ulicy Łazienkowskiej. Legia, białe koszulki, czarne spodenki, na czerwono ubrani zawodnicy z Łodzi. Patryk Rachwał. Wiele klubów jest zainteresowanych pozyskaniem tego ośrodkowego pomocnika. Mówi się między innymi o Legii Warszawa. Także jego były trener z Widzewa, Dariusz Wdowczyk, chętnie widziałby go w Kielcach. Przypomnijmy, Kolporter, Korona Kielce awansował do drugiej ligi. No, ambicje działaczy z Kielc, jak wiemy, sięgają aż Ekstraklas. Radosław Wróblewski, dobra akcja Wróblewskiego, jeszcze Becalik. Tomasz Sokołowski w tej sytuacji nie mógł przestrzelić. 1-0, Legia prowadzi z Widzewem Łódź. Zdaje się, że przy tej asyście ucierpiał Radosław Wróblewski, chyba naciągnął pakwinę. No, nawet niespecjalnie ma ochotę cieszyć się z tej bramki, bo zdaje się, że dla niego ten mecz powoli się kończy. Radosław Wróblewski chyba mógł nawet sam zakończyć tę akcję. Zgrał sobie piłkę jednak do środka na słabszą nogę. Też dał czas tym samym Becalikowi na zbliżenie się do napastnika Legii, ale później jeszcze bardzo przytomnie odegrał piłkę do Tomasza Sokołowskiego starszego. Tak, ten moment zwolnienia właśnie obliczone na to, aby poszukać partnera lepiej ustanowionego w polu karnym. Bardzo ładnie zachował się Radek Wróblewski już w pierwszej fazie akcji, gdy otrzymał piłkę od Saganowskiego. Spory i poważny błąd popełnili obaj środkowi obrońcy Widzewa. Wcześniej Becalik stracił dystans do główkującego Saganowskiego. Później zdecydowanie spóźniony Marek Walburg nie był w stanie powstrzymać napastnika Legii. Tam Tyrajski, wychodząc, prawdopodobnie uderzył gdzieś w okolice mięśnia szeregowego albo biodra Wróblewskiego i widzimy, lekarze muszą pomóc zawodnikowi Legii, aby wrócił na boisko. Nie inaczej miało to miejsce w tym drugim meczu rewanżowym, przecież to właśnie po jego akcji. Uwaga teraz, Tomasz Kiełbowicz, Jacek Magiera, świetnie zachował się Norbert Tyrajski, ale Jacek Magiera uderzył piłkę na takiej wysokości najłatwiejszej do obrony.
dla bramkarza. Gdyby przymierzył płasko po ziemi, no to wtedy zapewne Legia prowadziłaby z Widzewem już 2-0. Tak, ale bardzo ładna, kombinacyjna, zespołowa akcja legionistów. Trzeba było postawić kropkę na D. Leżał już w zasadzie Tyrajski. Teraz oglądaliśmy dobre wyjście z własnej połowy w wykonaniu Łodzian. Długo prowadził piłkę Adam Cichoń, czekał na właściwy moment, by zagrać ją do Bartosza Ławy. No ale tę akcję Łodzian przerwał sędzia asystent. Czy miał rację? No zdaje się, że ta powtórka wyjaśnia nam, że słusznie podniósł chorągiewkę. Załamany trener Franciszek Smuda. W zeszłym sezonie udało mu się wiosną utrzymać Widzew w Ekstraklasie. No tym razem ta sztuka już się nie powiedzie. Kilku zawodników tej drużyny ma ustaloną markę, potwierdzoną kilkoma dobrymi sezonami w pierwszej lidze. Mam na myśli przede wszystkim osobę, o której już mówiłeś, Patryka Rachwała, ale również nieobecnego dzisiaj Arka Kaliszana, Bartoszława. Norbert Tyrajski i Bartoszława to też są zawodnicy znani. Myślę, że zwłaszcza dla Bartka ten sezon jest istotny. Pokazał, że po kontuzji, po nie najlepszym pobycie we Wronkach. Nie najbardziej udanym pobycie we Wronkach, ten zawodnik potrafi jeszcze zaskoczyć bardzo, bardzo mile swoich pracodawców. Myślę, że też ten zawodnik znajdzie pracę w innym klubie ligowym. Tomasz Jarzębowski, obok niego był Giuliano. Co na to wszystko arbiter meczu? Zdaje się, że będziemy mieli rzut karny dla Legii. No bardzo sugestywnie daje arbitrowi do zrozumienia Giuliano, co myśli o tej decyzji. No na pewno nie nazwał arbitra pomysłowym Dobromirem. Za moment powinniśmy jeszcze raz zobaczyć, co takiego zdarzyło się w polu karnym. No był faul Brazylijczyka. Tak. Źle ustawiony do tego, by odebrać piłkę Tomaszowi Jarzębowskiemu. Tak, spóźniony, próbował naprawić swój błąd. Marek Saganowski czy Norbert Tyrajski? Przypomnijmy, w tym sezonie Marek Saganowski nie strzelił dwóch rzutów karnych. Saganowski zmylił Tyrajskiego. Tym razem najlepszy strzelec Legii się nie pomylił. Legia Widzew 2-0, 14 trafienie w tym sezonie Marka Saganowskiego. Bardzo ważna bramka dla Marka i może oznacza, że ten zawodnik odblokuje się. Na stałe będzie pewnym egzekutorem rzutów karnych. W ostatnich meczach do rzutów karnych w drużynie Legii podchodził Piotr Włodarczyk. Dzisiaj ze zrozumiałych względów go nie oglądamy, jest kontuzjowany. No ale jak widzimy, bardzo udanie zastąpił go Marek Saganowski. Po tej drugiej bramce w bardzo trudnej sytuacji Widzew. Wojciech Szala, dobre zagranie z pierwszej piłki do Tomasza Sokolskiego. Zabrakło chyba takiej szybkiej decyzji Tomasza Sokolskiego starszego, wypuszczenia w bój Wojciecha Szali, który wszedł na pełnej szybkości. Uwaga, Norbert Tyrajski, Saganowski, piłka w bramce. Wcześniej jednak słyszeliśmy gwizdek arbitra pana Tomasza Pacudy po sygnalizacji jego liniowego. W momencie dośrodkowania piłka znalazła się już za boiskiem. Widzieliśmy łopoczące flagi na masztach na stadionie Legii. Wieje taki może nie silny, ale taki średni wiatr, kiedy piłka potrzebowała wysoko w powietrze, to właśnie ten wiatr popychał ją w stronę boiska. I w tym momencie usłyszeliśmy ostatni gwizdek pana Tomasza Pacudy, który zakończył pierwszą połowę meczu na stadionie Legii w obecności 4000 widzów. Gospodarze prowadzą z Widzewem 2-0. 21 minuta. Marek Saganowski z rzutu karnego. 11 minut wcześniej piłkę do bramki Norberta Tyrajskiego posłał Tomasz Sokołowski starszy. Nie mamy wątpliwości, kto w tym meczu jest zespołem lepszym. Tą drużyną jest oczywiście Legia Warszawa. Widzewiacy ambitnie starają się, robią co mogą, by chociaż strzelić jedną bramkę na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Usłyszymy się niebawem. Norbert Tyrajski. Bardzo dobre podanie Jacka Magiery. Saganowski, Sokołowski. 3-0.
Druga bramka w tym sezonie Tomasza, przepraszam, w tym meczu oczywiście Tomasza Sokołowskiego. Drugiego, no taki piłkarski odlot, nie często się zdarza pomocnikowi dwukrotnie pokonać bramkarza w jednym meczu. Wolno to wszystko trwało w pierwszej fazie, później doskonałe przyspieszenie akcji, ta prostopadła piłka i tutaj wyjście, jak widzimy 2-2, bardzo dobrze przygotowany atak, znów na chwilę zwolnienie, aby partner znalazł przestrzeń do oddania strzału, precyzyjnie wyłożona piłka. Tomek rzadko myli się w takich sytuacjach, bez szans Tyrajski. Złe odegranie, już widzieliśmy mocno zrezygnowanego Giuliano. Uwaga, może być gol dla Legii. Piłka znajduje się w siatce Norberta Tyrajskiego. Mamy jednak sygnalizację asystenta sędziego głównego. Ta akcja zostaje przerwana, bramka anulowana. Czekamy na powtórkę, czy rzeczywiście był spalony. Tutaj na 100% nie. Podanie Marka Saganowskiego do Tomasza Sokołowskiego. Tomasz Sokołowski linię spalonego w takich sytuacjach wyznacza piłka. No i biorąc to pod uwagę, ten gol powinien zostać uznany. Tak, wydaje się, że minimalnie, ale przed linią piłki Łukasz Surma pomylił się. Boczny arbiter, ale prawda jest taka, że miał bardzo mało czasu na właściwą ocenę sytuacji, te odległości naprawdę minimalne. Teraz już Marek Saganowski, Dariusz Dudek oskrzydla akcję Legii. Dudek, Saganowski, świetnie, Norbert Tyrajski. Wielkie brawa dla bramkarza Widzewa, ale również wielkie brawa dla Dudka. Bardzo dobre, silne dośrodkowanie, wręcz mierzone na głowę partnera. No i znowu musimy nieco zganić obrońców Widzewa. Przed chwilą widzieliśmy na leżącego na trawie, ale poczekajmy. Jacek Magiera, gwizdek sędziego i rzut karny dla Legii. Realizator pokazuje nam Radosława Pecalika. Zdaje się, że to właśnie on starał się przeszkodzić Jackowi Magierze w dojściu do piłki. Źle ustawiony obrońca Widzewa, no musiał się ratować faulem. To jest ten moment. Przytrzymywał pomocnika Legii. Nie miał innego wyjścia sędzia. Słyszeliśmy zachowanie publiczności, która skandowała nazwisko Artura Boruca. I właśnie bramkarz Legii podejdzie do rzutu karnego. Artur Boruc czy Norbert Tyrajski? Gwizdek sędziego, Boruc, piłka w siatce, Legia Widzew 4-0 i mamy sytuację dawno nieoglądaną na naszych stadionach. W ostatnich 30 latach tylko dwóch bramkarzy strzelało bramki w ligowych spotkaniach. Nie byle jacy bramkarze, Józef Młynarczyk w 1977 roku strzelił bramkę z 11 metrów. W spotkaniu Odry Opole z Widzewem, wtedy Młynarczyk był piłkarzem Opolan. Natomiast w 1973 roku człowiek, który zatrzymał Anglię, Jan Tomaszewski, zdobył bramkę dla łódzkiego klubu sportowego w spotkaniu z Odrą Opole. Teraz strzela bramkę Artur Boruc. I oto niecodzienna sytuacja! Zaraz po wznowieniu gry widzewiacy pokusili się o strzał, nie zdążył wrócić na linię bramkową Artur Boruc i niewykluczone, że mamy jedną z najpiękniejszych bramek w sezonie. Nic z tego. Sędzia pokazuje, że gra nie została wznowiona na gwizdek. Nie czekali na sygnał do rozpoczęcia gry widzewiacy. No, kręci głową Adam Cichoń. No tak naprawdę wszyscy możemy być lekko niezadowoleni, bo to byłby gol sezonu. Sytuacja doprawdy niecodzienna, niespotykana, w ogóle chyba bez precedensu w naszej ekstraklasie. No to jest jakieś ryzyko. Bramkarz wykonuje rzut karny. Jak widzieliśmy, Artur jeszcze machał boczną chorągiewką, za co został ukarany żółtą kartką. Na czas nie wrócił między słupki. No i miał wiele szczęścia, że sekundę wcześniej nie gwiznął pan Tomasz Pacuda, bo mielibyśmy bramkę dla Widzewa. Dariusz Dudek dobrze wprowadził się do zespołu od momentu
gdy wszedł na boisko. Jacek Magiera zapisuje asystę przy bramce Marka Saganowskiego. Wcześniej bardzo ładne dośrodkowanie Tomka Sokołowskiego drugiego, na które nie ruszył żaden z kolegów. Później już bardzo pasywna postawa obrony Widzewa, która obserwowała, jak ta piłka dosyć wolno, ale dobrze zaadresowana znalazła Marka Saganowskiego. Bardzo dobrze trącił tylko lekko piłkę napastnik Legii, jak widzimy. Tyrajski nie miał szansy, aby dobrze ten strzał i skutecznie przede wszystkim obronić. No nie był to strzał głową, piłka odbiła się od barku Marka Saganowskiego. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Jeśli przeciwnik pozwala zdobyć więcej goli niż 5, należy tych bramek strzelić właśnie tyle. Uwaga, Saganowski! Rzut wolny, pośredni dla Legii. Taka jest decyzja arbitra. Było wejście nakładką. No rzeczywiście. Wystawił prawą nogę Sławomir Nazarów. Składał się do strzału Marek Saganowski. No niemal cała Widzewa, cała drużyna Widzewa ustawiona w murze. Z niepokojem oczekuje na rozwój wypadków Norbert Tyrajski. No jak widzimy, pojawia się sporo koncepcji w zespole Legii. Na razie muszą ustalić piłkarze gospodarzy, kto ostatecznie będzie posyłał piłkę w stronę Tyrajskiego. Sokołowski, Saganowski! I znowu musimy pochwalić Patryka Rachwała. No tak się złożyło, że w tej drugiej połowie to jest właściwie wyróżniająca się postać w linii obrony Widzewa. A przecież to nominalny rozgrywający. Dariusz Dudek nie zablokował tego dośrodkowania. Walburg! Saganowski kompletuje hat-trick w meczu z Widzewem. Legia Widzew 6-0, 16 trafienie w tym sezonie Marka Saganowskiego. No w 100% zasłużył na te podziękowania Dariusz Dudek. Już raz oglądaliśmy taką sytuację w tym meczu. Na środku pola karnego stoi Marek Saganowski, obok niego nie ma nikogo. Rozumiemy Marka Walburga, zszedł do boku zablokować dośrodkowanie Dariusza Dudka, no ale też ktoś po Marku Walburgu tę lukę w linii obrony powinien wypełnić. Tak, tutaj oczywiście możemy to wszystko złożyć na karp niedoświadczenia Walentynowicza, który ruszył w kierunku krótkiego słupka, zapominając o tym, co się dzieje za jego plecami. Tam w tę lukę bardzo ładnie, jak kilkanaście minut wcześniej, ruszył Saganowski. Miał bardzo dużo czasu, bo to dośrodkowanie doskonałe, aby spojrzeć, gdzie jest Tyrajski, precyzyjnie umieścić piłkę w bramce. Żal piłkarzy Widzewa, żal kibiców Widzewa, żal trenerów. No ale jak wiemy, to co nas nie zabije, to nas wzmocni i miejmy nadzieję, że właśnie tak potoczą się losy Widzewa, że niedługo ten klub się odrodzi. Uwaga! Strzela Łukasz Surma. Piłka odbija się od słupka bramki Norberta Tyrajskiego. No to by oznaczało rekordowe zwycięstwo Legii nad Widzewem. Bardzo dobre, wyprzedzające podanie. Dobrze zabrał się z akcją Łukasz. Wygrał pojedynek biegowy. Zabrakło troszeczkę szczęścia. Ostatni gwizdek pana Tomasza Pacudy. Kończy się spotkanie Legii z Widzewem. Drużyna Dariusza Kubickiego wygrywa 6-0. Hat-trick Marka Saganowskiego, dwie bramki Tomasza Sokołowskiego starszego i gol z rzutu karnego strzelony przez bramkarza legionistów Artura Boruca. Musimy także przypomnieć, podkreślić ten fantastyczny strzał Giuliano
z linii środkowej zaraz po wznowieniu gry, ale wcześniej nie było gwizdka sędziego, stąd ta bramka nie została uznana, ale przynajmniej powinien dostać premię 5000 zł, bo wiem, że takie konkursy są organizowane na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej dla kibiców, że trzeba kopnąć piłkę ze środka tak, by ta po drodze nie dotknęła murawy, no i jest 5000 w kieszeni. No na pewno, jeśli weźmiemy pod uwagę kłopoty finansowe Widzewa, taki zastrzyk przed powrotem do Brazylii na pewno by się Giuliano przydał. Legia tym meczem kończy sezon przed własną publicznością. Legioniści byli niepokonani w sezonie 2003-2004 przy Łazienkowskiej. 11 zwycięstw i 2 remisy z Łęczną i Groklinem. Za wspólne 90 minut dziękuję Państwu Jacek Bednarz i Andrzej Twarowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.